Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ujeździe gości dzisiaj Fundację pani Moniki Pyrek, Polskiej Olimpijki Skoczkini Wzwyż. Robimy tą lekcję dla uczniów ze szkół w Niewiadowie i dla szkoły w Ujeździe. To są 4 lekcje 90-minutowe, w których uczestniczą uczniowie klas od klasy 6 do klasy 8. Pani Monika Pyrek rozmawia ze wszystkimi. To są alternatywne lekcje WF-u, które również pokazują sposób prowadzenia lekcji, które mają sprowadzić urozmaicenie do tego, co się na co dzień dzieje w czasie wychowania fizycznego. Myślę, że będzie to przykładem, ale dzieci widzę, że bardzo chętnie uczestniczą w tych lekcjach. Zresztą nie tylko przyglądają się temu dzieci, ale również nauczyciele wychowania fizycznego. Także mamy z kogo brać przykład. I cieszymy się, że możemy Monikę Pyrek gościć na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Trawę z tyłu mamy bramkę, patrzymy na piłki, które na nas lecą oraz niebieski okrąg, który widać na zielonej trawie. To jest miejsce najlepsze do naszego poruszania. Piłki rozbijamy się manipulatorium, przybieramy rozmiar, wyglądają tam taki dialog. Pozdrawiam serdecznie czytelników portalu Nasz Tomaszów. W projekcie Kinder Plus Sport Alternatywne Lekcje WF-u wykorzystujemy zainteresowanie dzieci światem interaktywnym, multimediami, technologią i pokazujemy im, jak mogą połączyć go ze sportem, jak mogą wykorzystać te urządzenia w bardzo pozytywny sposób. Nawet jeżeli korzystają z gier komputerowych, którym my rodzice trochę się buntujemy, to my wybieramy takie, które angażują ich tak stricte sportowo, czyli mają na przykład stanowisko kolarskie, gdzie muszą wsiąść na rowerek. Mimo że się przełączają do tego świata wirtualnego i są w grze komputerowej, to w dalszym ciągu muszą wykorzystać tą swoją siłę nóg, żeby wygrać ten wyścig. Tak samo jest ze stanowiskiem bramkarskim. Lecą na nie piłki interaktywne, a one muszą bronić, wyłapywać. Także w dalszym ciągu jest zachowany naturalny ruch. Mamy stanowiska przyciągania liny, gdzie dzieciaki mierzą się z maszyną tak naprawdę i swoimi możliwościami. Niby klasyczna zabawa, już troszkę zapomniana w szkole, ale tutaj oblegana i dzieciaki naprawdę chcą się mierzyć same ze sobą. Mamy też bieg na 30 metrów, sprinterski, gdzie mierzymy czas dzieciom na fotokomórkę. I to są takie warunki zachowane jak na Mistrzostwach Świata czy na Mistrzostwach Europy. Mamy też stanowiska refleksomierza, które są znane dzieciom chociażby z treningów pokazywanych naszej kadry piłkarskiej podczas mundialu, kiedy oni się też mierzą ze sobą. Także wykorzystujemy też sprzęt sportowy, taki, który jest wykorzystywany w sporcie profesjonalnym, żeby pokazać dzieciakom, żeby wdrapać się jeszcze na ten szczyt sportowych możliwości i takiego sportu profesjonalnego, trzeba włożyć jeszcze bardzo dużo siły, treningu, żeby zmierzyć się z mistrzami tak naprawdę. Ale głównym celem tego projektu jest to, żeby pokazać dzieciom, że sport to zabawa, że można fajnie razem spędzać czas, że sport to przede wszystkim budowanie pewności siebie. Do tego ludzie tak naprawdę. My w obecnych czasach jesteśmy trochę za bardzo samotni, bo martwimy się o swoje dzieci. Ja też jestem rodzicem, też widzę ileś zagrożeń. Ale sport daje tę szansę, że możesz pójść z grupą ludzi, z trenerem, który jest opiekunem i nawiązywać te relacje. I te relacje sportowe są bardzo, bardzo mocne. Właściwie ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że są relacje na całe życie. Więc ważne jest dla nas to, żeby zarażać tą miłością do sportu jak największą ilość dzieci, pokazywać im sport w samych superlatywach.
pokazywać to, że sport jest szansą dla każdego. Tych dyscyplin jest mnóstwo i zawsze każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku projekt obejmie prawie 8 tysięcy dzieci w całej Polsce. Będziemy w 15 miejscowościach w całym kraju. Do ujazdu przyjechaliśmy na zaproszenie wójta. W momencie, kiedy zobaczyliśmy infrastrukturę, tutaj salę gimnastyczną Orli, który jest obok szkoły, stwierdziliśmy, że nie trzeba nas bardzo długo namawiać, bo to jest idealne miejsce, żeby pokazać dzieciom sport właśnie w tym naszym wydaniu. W jednym dniu naszego projektu może wziąć udział prawie 300 dzieci. W czterech grupach przyjeżdżają tutaj, to są zajęcia po 90 minut, gdzie dzieciaki w obwodzie stacyjnym tak naprawdę korzystają z wszystkich naszych symulatorów sportowych. I tak naprawdę zarażamy ich wszystkich uśmiechem i miłością do sportu. Ja jestem bardzo związana emocjonalnie przede wszystkim z tym regionem, bo 16 zim z rzędu spędziłam w obiekcie sportowym w Spale. Także czuję się właściwie jak dziewczyna stąd nie trzeba mnie namawiać, żeby przyjeżdżać tutaj, bo mam ogromne grono przyjaciół, które wspierało mnie przez lata kariery. Pamiętam, że wielokrotnie pomagali mi w transporcie tyczek na lotnisko do Warszawy, wtedy kiedy musiałam wyjeżdżać na zawody. I wracałam zawsze tutaj z uśmiechem i do tej pory to robię, jeżeli tylko mogę, to wspieram tutaj lokalne działania. Bo przede wszystkim dzięki sportowi i dzięki właśnie mojej obecności tutaj poznałam naprawdę świetnych ludzi. I cieszę się, że mogę tutaj wracać. W swoim życiu oprócz sportu, to taką drugą moją przygodą życia był udział w Tańcu z Gwiazdami. Rzeczywiście pamiętam, że w momencie zaproszenia byłam tutaj w Spale, właściwie byłam w trakcie zgrupowania sportowego. Miałam mnóstwo dylematów, czy się zgodzić, czy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, zwłaszcza, że wtedy miałam kontuzję, byłam wyeliminowana z całego sezonu startowego. Ale uważam, że to była bardzo dobra decyzja, bo to też była duża szkoła życia dla mnie. Wydawało mi się, że kondycję jako sportowiec mam bardzo dobrą, ale w trakcie tańca te zajęcia zajmowały prawie 8 godzin dziennie, więc też zdobyłam takie fajne cechy motoryczne, które nabyłam takich cech tanecznych, które pomogły mi też się rozwinąć w tym moim świecie skoku łotyczce. Także to była rzeczywiście druga przygoda, najfajniejsza w moim życiu, o której będę pewnie wnukom opowiadać. Gmina Ujazd słynie ze sportu. Od zawsze na sport stawialiśmy, więc gdy tylko dowiedzieliśmy się, że jest możliwość przeprowadzenia alternatywnej lekcji WF-u we współpracy z fundacją naszej mistrzyni Moniki Pyrek, nie wahaliśmy się ani chwili. W naszej gminie cieszymy się bardzo bogatą infrastrukturą sportową. Dysponujemy wybudowaną kilka lat temu nowoczesną halą sportową, pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim,
dwoma boiskami typu Orlik. To drugie boisko zostanie oddane do użytku lada moment. W planach też mamy zbudowanie potężnego ośrodka rekreacyjnego, na terenie którego skupione będzie wiele różnych atrakcji, dzięki którym nasza młodzież, ale i nie tylko, będzie mogła rozwijać się fizycznie. My zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wychowanie fizyczne, wychowanie przez sport dla dzieci. Ja sam jestem aktywnym zawodnikiem, trenerem, działaczem sportowym. Ja z tego wyrosłem i chciałbym, żeby ta bogata kultura sportowa naszego kraju była podtrzymywana także przez te najmłodsze roczniki, co ze względu na uwarunkowania cywilizacyjne być może nie jest tak łatwe i oczywiste, jak to było 10, 15, 20 czy 30 lat temu. W naszej gminie mamy dwie szkoły podstawowe, kilkaset dzieci, więc chcieliśmy, żeby możliwie jak największa ich liczba skorzystała z tych zajęć. Dwie godziny lekcyjne, półtorej godziny zegarowej wydawać się może całkiem dużo, jednak okazało się, że dla dzieci to jest za mało. Nie chciały się odrywać od tych nowoczesnych urządzeń, które przyjechały tutaj z Moniką Pyrek. Z jednej strony szkoda, że tak krótko, z drugiej strony mamy nadzieję, że ta alternatywna lekcja WF-u wzmocni zainteresowanie sportem, wzmocni zainteresowanie rywalizacją sportową wśród dzieci i że te półtorej godziny to będzie taki pierwszy przyczynek do tego, żeby sportem zainteresować się być może już trochę poważniej. Cała ta inicjatywa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie wójta gminy Artura Pawlaka, który znany jest ze swojego zamiłowania do sportu, to zresztą wieloletni zawodnik Stali Niewiadów. Wszyscy w gminie, którzy ze sportem mają jakąkolwiek styczność, doskonale wiedzą, że wójt jest wielkim kibicem nie tylko piłki nożnej, wszystkich dyscyplin i że zawsze mogą liczyć na wsparcie zarówno samego wójta, jak i rady gminy. Dziękuję. To wszystko na tej stacji. Zapraszam na kolejną stację.
3, 4.